Cześć. Dzisiaj wideo o trochę innej tematyce. Kilka lat temu studiowałam prawo na Uniwersytecie Śląskim i było to dość ciekawe doświadczenie. Dowiedziałam się tam kilkunastu, no bardzo dużo ciekawych rzeczy tak naprawdę. Studia prawnicze są poniekąd fascynujące. Mieliśmy tam taki przedmiot wykładany przez panią prokurator, który się nazywał Organy Ochrony Prawnej, Ustrój Organów Ochrony Prawnej dokładnie. I co mi bardzo wtedy, co wtedy sobie zapamiętałam bardzo mocno i co pani prokurator wtedy zaznaczyła podczas wykładu, abyśmy zwrócili uwagę, iż no, organy te generalnie mają chronić ustrój prawny państwa i te organy, które to czynią, to są takie organy jak prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, policja, ABW, Krajowa Radia, Radiofonii i Telewizji, w tym samym szeregu, w którym znajduje się policja. I to wtedy zostało zaakcentowane, abyśmy się temu przyjrzeli, dlaczego tak jest. I tutaj jest kontrola legalności, taki inny, trochę bardziej czytelny wykres. Zobaczcie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i policja są na tym samym poziomie w tej ochronie prawnej państwa, więc no to powinno dać wam do myślenia, czym tak naprawdę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest, jakie są jej funkcje. Zresztą możecie sobie szybko poszukać, jest to polski organ państwowy, którego celem główne zadania i działalność to jest projektowanie w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji, określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych, sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonych ustawą, inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. Także no, ten organ no nie bez przyczyny jest na równi z policją, dlatego o tym mówię. Większość z was wie na pewno, że to, co jest w telewizji, należy traktować z przymrużeniem oka. Dlatego, że no, tam będą przedstawione takie fakty, jak mają wam być przedstawione, dlatego że rolą, czy to nawet Hollywoodu, czy telewizji, czyli tego wszystkiego, co się wyświetla w tych mainstreamowych mediach, w tych głównych źródłach informacji, to będzie zawsze taka rola, żeby nas zaprogramować w jakimś odpowiednim kierunku i tam będą takie informacje przedstawiane, jakie są tak naprawdę istotne dla kierunku państwa, dla rządu, tak, a kto rządzi, to tak naprawdę nie wiemy, tak, bo podejrzewam, że to są ludzie gdzieś tam za kulisami, którzy tak naprawdę jakieś reguły tutaj ustawiają. Przy okazji, wiele lat temu obejrzałam taki film, który się nazywa Fakty i Akty, z Dustinem Hoffmanem. Bardzo fajny film. Polecam. W tym filmie pokazane jest, jak oni w mediach, w wiadomościach nawet potrafią sfabrykować wojnę. Nie będę więcej mówić o tym filmie. Po prostu sobie ten film zobaczcie. Wydaje się taki film w zwolnionym tempie i tak dalej. Nazwa, czy tam tytuł taki powiedzmy średnio zachęcający, ale naprawdę warto. Wtedy będziecie też mieli większe wyobrażenie o tym tak naprawdę, co w tej telewizji, co w tych wiadomościach się dzieje.
Teraz tak, jeżeli cokolwiek będziecie czytać, jeżeli cokolwiek będziecie oglądać, zawsze weźcie sobie to w nawias i się zastanówcie, czy to jest prawdą. Oczywiście jeden z moich ulubionych tematów to jest weganizm. No i sobie tak dzisiaj trochę googlowałam, szukałam na znane osoby, które są weganami. No i taki artykuł znalazłam i tutaj, bo szukałam czegoś aktualnego, z 2 sierpnia 2020 roku, czyli całkiem świeży. Sobie go tutaj tak trochę przejrzałam, jakie tu są osoby powymieniane i tak dalej. I co mnie zaciekawiło na samym dole? Komentarze z 2018 roku, czyli już ponad 2 lata temu. Po prostu artykuł jest tak jakby przedrukowany, tak, jest po prostu skopiowany i nawet nie został zaktualizowany. Jak sobie dzisiaj popatrzycie na pewno na te osoby, które są tam wymienione. Nie sprawdziłam każdego. Oczywiście są zdjęcia sprzed lat tych osób, tak jak Pameli, kiedy była dużo młodsza, no teraz tak nie wygląda na przykład. Ale na przykład Liam już weganinem nie jest. Miley Cyrus także nie jest już weganką. A tak przy okazji tu mi się rzuciła w oczy Alicja Silverstone. Tylko taka uwaga, poza tematem tych mediów, no tutaj wydała jakąś książkę na temat fitnessu, zdrowego stylu życia. Zobaczcie sobie, już na tym zdjęciu trochę wygląda inaczej tak naprawdę, traci swój urok. Jak sobie ją naprawdę poszukacie w innych miejscach, to zobaczycie, że no super fit to ona już nie wygląda, ale tak, no tam będą zdjęcia takie najbardziej korzystne pokazane, a tu się nie pokaże tak naprawdę, co się z tą dziewczyną tak w tej chwili dzieje. No myślę, że mocno przeciętnie. Myślę, że dużo takich dziewczyn można spokojnie zobaczyć na ulicy, które żadnego fitnessu nie uprawiają i jedzą co popadnie tak naprawdę. To jest kolejna rzecz. Co jeszcze? Tak jak mówiłam, rolą telewizji jest to, aby was zaprogramować. Oczywiście ludzie mnie tutaj nienawidzą za to, iż mówię o temacie także kształtu Ziemi. To taka ciekawostka na przykład dla was. Universal Pictures, jest to znana wytwórnia filmowa, która powstała w 1912 roku. Ich pierwsze logo to już był taki, tutaj widzicie, taki globus, kula ziemska. To ciekawe, skąd oni wiedzieli, jak wygląda Ziemia, skoro twierdzą, że pierwsze zdjęcie Ziemi zostało wtedy zrobione, kiedy ludzie polecieli na Księżyc. Czy tam to było pierwsze, przepraszam, wcześniej zrobili zdjęcie. Pierwsze zdjęcie było z 1946 roku, czyli i tak później, tak dużo, więc to mówi się, że to było pierwsze zdjęcie Ziemi, jakikolwiek, więc no, może się tu mylę, ale tylko chciałam wam dać po prostu do myślenia. I jeszcze taką rzecz znalazłam ciekawą, zobaczcie sobie na to nagranie tutaj z telewizji CNN, z wiadomości z 11 września 2001 roku. Zobaczcie, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, co się stało. Zobaczcie, co pokazują w telewizji. Second tower was impacted with a by another what appeared to be another passenger plane. In fact, we've got some tape replay of that. Do we have the tape available right now? Oh, here's the plate. Here is the tape. You see the plane coming in from what looks like the east side. To jest to, co każdy z nas zobaczył tego pamiętnego dnia. Tutaj dzisiaj zupełnie przez przypadek znalazłam takie nagranie. Zobaczcie sobie. Ludzie twierdzą, że to zrobione zostało tam przez kogoś taką zwykłą wtedy kamerą JVC. Ciekawe wszystko, no, należy traktować przymrużeniem oka wiadomości. To, że to się nazywa wiadomości lub fakty, to wcale nie oznacza, że to musi być prawdą. Tyle, także tak to wygląda
Policja i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym samym miejscu w strukturze organów ochrony prawnej państwa. I tyle. Chciałam Wam po prostu dać do myślenia. Mam nadzieję, że materiał jest dla Was ciekawy. No, a w końcu studiowałam prawo i chciałam się podzielić także z Wami wiedzą tam zdobytą. Dziękuję za obejrzenie. To tyle.